Pixar w pudełku. Aby określić, gdzie dwuwymiarowy promień przecina odcinek, wprowadziliśmy układ współrzędnych. Gdy już mamy układ, możemy zapisać odcinek AB w formie równania funkcji. Trzeba przypomnienia? Linki poniżej. Ponieważ tu punkt A ma współrzędne 3, 2, zaś B 4, minus 1, to równanie odcinka AB ma postać Y równa się minus 3X plus 11. Podobnie, jeśli wybiorę P 2, 1, 2, to równanie odcinka CP ma postać Y równa się 1 czwarta X. Punkt I, którego szukamy, należy do obu tych prostych. Jeśli IX oraz IY są współrzędnymi I, to IY równa się minus 3IX plus 11, bo I leży na odcinku AB. Ale też IY równa się 1 czwarta IX, bo I leży na promieniu CP. Rozwiązując układ równań z dwiema niewiadomymi, uzyskujemy współrzędne IX oraz IY. Równanie prostej zawierającej promień sprawdza się w 2D i jest łatwe, ale pojawia się problem z uogólnieniem do 3D. W 3D promienia nie da się wyrazić równaniem kierunkowym. Musimy więc porzucić tę reprezentację promienia, przygotowując się do śledzenia promienia w 3D. Nasz promień CP przedstawimy w postaci tzw. funkcji parametrycznej. To, co napiszę, z początku wyda Wam się dziwne, ale wierzcie mi, do tych funkcji można się przyzwyczaić. Promień przedstawię w postaci nowej funkcji, R od T, która jest średnią ważoną C i P przy wadze T. Trzeba powtórzyć średnie ważone? Link poniżej. W szczególności zapiszę R od T jako 1 minus T razy C plus TP. Zauważcie, co będzie przy T równym 0. 1 minus T to 1, więc R od 0 to C. A gdy T równa się 1, R od 1 równa się P. To wygodne, bo mogę powiedzieć, że C to R od 0, a P to R od 1. R od 1 i 2 będzie dokładnie w połowie drogi między C a P. Wartości T większe niż 1 opisują punkty na promieniu w scenie poza P. Zanim przejdziemy dalej, oswójcie się z postacią parametryczną.